Studiu Radia 5. Dzisiaj Grażyna Filipowicz-Karpe, Sowalski Ośrodek Kultury. Dzień dobry, witam. Witam państwa. Zadowolona Pani, z uśmiechem Pani przyszła do, do nas dzisiaj. To znaczy, że y, bardzo sympatyczny Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Wigraszek 2015, prawie już jubileuszowy, udany. Myślę, że tak. Właśnie pierwszy dzień już jest za nami. Już przyjechały zespoły, właściwie wszystkie przyjechały do, do naszej placówki. Odbyły się pierwsze spektakle, pierwsze próby. I pierwsze zakwaterowania i pierwsze wyżywienia, także i sprawy organizacyjne i artystyczne mamy już za sobą, pierwsze warsztaty również się odbyły, także dzisiaj już jest, rozpoczynamy bardzo, bardzo mocno właśnie drugi etap, rozpoczynamy prezentacjami konkursowymi w kategorii dziecięcej. Te sprawy organizacyjne to rzeczywiście logistycznie wyzwanie, bo i chłodna, i noniewicza, i tak dalej, i tak dalej, i sala kameralna w soku, sporo tych lokalizacji. Udało, udaje nam się to wszystko z, zorganizować dzięki sprawnej ekipie, ekipie technicznej, ekipie i właściwie y, y, zespół realizacyjny, który podjął się realizacji właśnie naszego festiwalu. Y, bardzo, bardzo mocno się do tego przygotował i, i myślę, że, że będzie to nasz wspólny sukces organizacyjny. 14, tak jak powiedziałem, prawie jubileuszowy festiwal, y, za rok mega bomba. Mamy taką nadzieję, mamy taką nadzieję. Właściwie w tym roku również bomba, ponieważ zgłosiło się do nas, zgłosiły się do nas 40, zgłosiły się 45 zespołów, zgłosiło się do, na festiwal. Mogliśmy przyjąć z, też z ogromnym trudem 21. Niemniej jednak mamy nadzieję, że wszystkie prezentacje będą realizowane w komforcie i, i właściwie w radości, w radości tworzenia i w radości właściwie takiej, Przyjaźni i, i właściwie w takiej atmosferze sztuki. I Grodno, i Mińsk, i Olita, i Ryga. Festiwal rzeczywiście. No, I, Słowacja, i Słowacja, która Słowacja, tak, tak do nas zawsze przyjeżdża. I właściwie w tym roku po raz pierwszy również w gronie jurorskiej zasiadł pan Peter Luptowski, który wielokrotnie bywał z swoim zespołem na naszych festiwalach. Bardzo ciekawe tytuły spektakli. Same tytuły już są intrygujące. Czy rzeczywiście ich realizacja w postaci spektakli też imponuje? Myślę, że tak. Myślę, że, że właściwie to są mali i duzi obserwatorzy współczesności, bo, bo tutaj właściwie spektakle poruszają bardzo poważne problemy. A scenariusze Pro... powstają. Może nie w większości, ale w każdym. myślę, że są autorskie. Właściwie w tej chwili zauważamy. Takie może nie zainteresowanie, tylko myślę, że taki może mały nawet lęk przed wojną, ponieważ pojawiają się tego typu y, y, tematy właśnie. W, taki temat pojawił się w, w spektaklu słowackim.